Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a Was, moi drodzy, zapraszam do trzeciego odcinka ze Symulatora Złodzieja 2. Zanim zrobimy cokolwiek, bo tutaj... O, cześć Kitek. Kitek, cześć. To najważniejsze. Otóż to. Zanim zrobimy cokolwiek, czyli to, co nam tu podpowiada po lewej u góry, czyli kupienie informacji na temat pokoju, przepraszam, budynku 116, chciałbym jeszcze wrócić z powrotem i dorobić do końca ten kontrakt, bo zostało tylko dwa zamki do otwarcia. A jak dobrze wiemy, to wystarczy podjechać pod budynek chyba 103 i z temat ogarniemy. Ok, jesteśmy na miejscu. Żeby Was nie zanudzać tym dojazdem, po prostu go wytnę. Znaczy pewnie wyciąłem. Jesteśmy tu pod 102 i 103. Otworzymy sobie te dwa zamki i wracamy do naszej bazy, by wybrać inny kontrakt. No bodajże było coś chyba z budynkiem 104 związanego. Także to może by nie było takie złe. I jeszcze jeden. Ty kolega, co 100... No, mój plekat tu wisiał, nie? Jedź tym Audikiem. Jedź, jedź, narka. Papa. Nie widzisz nas? Nie. Tamten się skrada, ale chyba jest daleko, co? Okej, okay, ogarnięte. Spadamy stąd. Także wracamy do domu. Ale żeby was też tym nie zanudzać, widzimy się w domu. Okej, okay, jesteśmy. Odbierzemy sobie nagrodę na serwisie TIF Contract. I przy okazji weźmiemy następny. TIF Contract jest świetnie. Odbierz nagrody. $500, tak? 25 doświadczenia, reputacja 50. Cyk, dziękuję. Świetna muzyczka. Co my tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o ten poziom? Ukraść konsolę ze 104, 105, 110. Wiecie co? Ja bym sobie ogarnął ten 104. Bo czemu nie? Jak my tutaj stoimy? Póki co nie potrzebujemy nic więcej. Rob tips. 104, tak? Gdzie jest 104? Nie istnieje taki budynek. Nie istnieje. Albo ja już nie widzę. Jest 100, 101, 103. Nie ma 104. Co to? Aha, czy te 104 to znowu nie był ten magazyn, o którym tam byliśmy poprzednio? Czy nie? Czy ja już się też gubię? Zaraz tam chyba pojedziemy. Tu nie mamy póki co nic. Podka słychać. Zniż klimatyzację w 101. Na razie tam nie jedziemy, nie? Podłóż do wody. Podejrzany paszkę domu nie będę zauważony. Kurczę, kiedy się fajne rzeczy dzieją. Ale zanim zrobimy to, ja chcę dzisiaj ogarnąć cały budynek 104. Wiem, że misja nas prowadzi na 116, ale ja chcę dzisiaj zrobić 104 w całości. W kolejnym odcinku może polecimy trochę z fabułą, nie? Jak my stoimy, mamy parę rzeczy do sprzedania w sumie jeszcze. Kitek, słyszycie? Ty jesteś takim kolorze, że się chłopie nie widać, nie? Jedziemy. Jedziemy do Lombardu, sprzedać co sprzedać i zajmiemy się budynkiem 104. Lombard znowu było gdzieś w centrum, nie? Jeszcze kawałeczek. O, nawet przy tej głównej drodze, znaczy przy prostej drodze w sumie. Lombard szalonego Joe'ego. Okej. Okay. Joe, mamy coś dla ciebie. Merry freaking Christmas! No dokładnie, Merry Christmas. Co ty masz ciekawego teraz? Do... Nic nie. Nie. Do hakowania bankomatu. Okej. Okay. Kubo dymie takie śmieszne rzeczy. Dzięki, stary. I lecimy obrobić 104. Który jest gdzie? Oba nie wiadomo. Gdzieś za nami chyba. Teoria obok 105, nie? A gdzie jest 105? W teorii obok 103. Albo 106. Ale jest 106, a nie widzę. Gdzie mamy mapy? Nie, nie mam mapy.
Mapa jest gdzieś? Mapa? Nie ma mapy. Okej, widzę 105. Także zaraz obok będzie 104. Świetnie. Tak, to jest to, co myślałem. Wbijamy tam, co się będziemy przejmować. Jesteśmy tutaj, by opanować ten rejon. Czy to jest nasz plakat? No, oczywiście, że nasz plakat, nie? Cyk. Dobrze, dobrze. Zrobimy to po staremu, czyli jak się uruchamiało. Gdzie jest mój dron? Znowu go trzymam tu w schowku? Tak, tu jesteś dron. Latarka, wytrych. Ok. Ok, przepraszam, musiałem kliknąć. Dron, 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 wyposaż, świetnie. Okay. I bardzo ładnie, o to chodziło. Mamy tak, mamy jednego siedzącego w łazience i jednego nie siedzącego w łazience. Jednego poza domem, ok, ten poza domem też trochę będzie poza domem, świetnie. Więc to sobie na spokojnie pozwiedzamy. Palnika nie mamy, nie? Bo byśmy się tam dostali jeszcze. Okej. Bardzo ładnie. Chyba nie schakujemy w tej chwili. Tutaj nie ma nic. Oho. Ale póki co kolega tam siedzi do 22. Tak, że mamy czas tutaj się pobawić trochę. Paner chce, bo czemu by nie? Kalkulator, klawiatura, no piękne rzeczy. Ktoś tam chodził poza. Nie słyszałeś, nie? Świetnie. Pewności. Coś tu ciekawego. Miernik uniwersalny. Budzik. Toster. Która jest godzina? A gdzie teraz będziesz szedł, kolego? Aha, okej, okay, no spoko. Mamy czas się pobawić trochę. Świetnie, nie słyszałeś, nie? Nie. Cichutko. Bierzemy. Zamknij. Jeden łup ogarnęliśmy. Boczne okno jest otwarte. Tam jest coś, co potrzebujemy, także musimy poczekać, aż on się zwinie, kolega. Bo tu mamy chyba już wszystko, co? Wszystko, co interesujące, na dobrą sprawę. Teraz się bałem, że on to usłyszy, nie? Okej. Okay. O! Aha, nie mamy zdolności, żeby z tego skorzystać. I jest i konsola, o której była mowa. Świetnie, kontakt ogarnięty. Wychodzisz, świetnie. Czyli już nie musimy być cicho. Wino? Biorę. A za to nie bardzo. Nie. Zamknij. Get out.
Myślałem, że on już wyszedł, nie? A kurczę, jeszcze go było słychać. Poczekamy chwilę. No ty byś powoli musiał do pracy wychodzić, nie? Za chwilę. Dobrze, że nie wezwał policji, nie? Cyk, a także zachowujmy się po cichu. No i świetnie. I teraz przez jakiś czas nikogo nie ma w domu. O, biorę. Portfel, biorę. Kalkulator, biorę. Tu nie ma nic. Pozamykaj. Tak jest. Kolejne 15. No to też fajnie, pisze 15, tak? No jeden z... zauważyliście, ale... Ale to są jedynki, nie? Niby. Widzicie? Jedna dolarówka. Ale język 15. Okej. Okay. Chyba to my zaraz bierzemy ze sobą. Choć nie zepsuj go, nie? Co tu mamy ciekawego jeszcze? Okej. Okay. No to na dobrą sprawę. Tutaj już widzieliśmy wszystko. Mamy pełny plecak, okej. Okay. A to chyba nie zdo... Aha, wyłączenie zasilania, okej. Okay. To co to było w ogóle? Gdzie to było? Co nie chciałem już się zmieścić? Zestaw radiowy, 20 PD, okej. Okay. Ale my bierzemy ciebie. Nie rzucaj nim, bo to drogi sprzęt jest. Co ciekawe, a, sam myślałem, że nie zostawił otwartą furtkę. Tam param pam pam, mnie tu nie było, nikt mnie nie widział, nie słyszał i tym podobne. Ej, cyk. Kurczę, ja bym po to wrócił jeszcze, nie? Idę. Jeszcze jest poza domem, jeszcze zdążymy to ogarnąć. A tu była tylko kwestia zabrania tego jednego, nie? Tego. Aha, no tak. Sebastian zapomniał, że ma pełne kieszenie, nie? Cześć. Z jakich plakatów? Tu plakatów nie ma przecież nigdzie. Ja się pościągałem dawno temu. Tu, rzuć. Nie, dronami. Albo zresztą. To ląduje do domu, a reszta idzie na handel. Muszę zobaczyć, gdzie jest ten plakat, o którym mowa. Biorę, cyk i spadamy stąd. Bo za pół godzinki wraca jeden z chłopaków tu mieszkających, cyk. Chyba tu gdzieś wisi plakat? Nie. Nie. No to jedziemy stąd. Jedziemy do... no wiecie gdzie, nie? Do tego, no. Do kantoru, sprzedać co, znaczy do kantoru, no. Do sklepu, no, okej. Okay. Do lombardu, o, przepraszam, szukałem tego słowa. Cyk. Jakby coś nie widziałeś, nie? No, oczywiście, że tak. Aby widział, co ja robię. Dziękuję. Już się bałem, że ja sprzedałem drona, nie? To ląduje w domu. Co to ma dekorację domu? Zostawię to, sprzedamy to kiedy indziej. A ten komputer tu jest? Jest.
Ja nie wiem, czego potrzebuję. Pary, mam coś jeszcze. Chcesz kupić takie coś? Aby sadać duże przymioty, po prostu opuść się na podłogę i mi znowu rozmawiaj. Okej. Świetnie. Pary, bierz komputera. 500. Okej. Dzięki. Dobrze, to widzimy się w domu. To będzie chyba szybki wyjazd w sumie, co? Czy nie bardzo? Nie, naokoło trzeba jechać. No co? Mamy oleju czy dziury? Kurczę, musimy jakoś się dorobić tego palnika, bo to widzę, że jest kilka fajnych miejsc do sprawdzenia. Okej, okay, odbierzemy kontrakt za ten budynek 104. Cyk. Czwarta w nocy, my w ogóle chyba nie chodzić spać, nie chodzimy spać, nie? Brawo. To jest fajny kontrakt. Biorę go. Aha, jeszcze jedna rzecz. Mieliśmy zobaczyć, czy jest coś do sprzedania. Tutaj nic. Nic, nic, nic i nic. Dobrze, to zrzucimy te rzeczy. Kotek, słyszycie? Niech tutaj sobie leżą. To są wszystkie rzeczy, które będą potrzebne. Cześć, kitek. I w tej chwili musimy, nawet trochę fabuły jeszcze ogarniemy, kupić informacje na temat 116. 116. To 16 miejscowy posterunek policji. Aha, bo tu była mowa, że idziemy. Trzy kamery. Panel sterowania kamerami, dwóch policjantów strażników. Klucz do drzwi wyjściowych, trzy wyjścia, wymagany klucz. Nawyki mieszkańców. Pokój szefa jest przyzwoity, dysk SSD, przydałby mi się. I widzę, że na drugim piętrze jest iMac, ok. Associate, who's also a thief, was caught and is currently stuck in jail. You'll go there, break out, break her out, and escape together. If you manage to do that, I will do anything to help you. It's a promise, so do something stupid and get caught. Okej. Nie widzę problemu. Musimy zrobić coś głupiego i dać się z ten aresztować, nie? To jedźmy do 105. Albo tu 106, ok. Samochód niech sobie tu stoi na poboczu. Powiedzmy, że jest opuszczony, ale drzwi zamknięte, bo jeszcze go faktycznie ukradną. Siema. O. Jak ja tu wejdę? Od tyłka strony? A tędy? Też wytrychów potrzebuję, ale się zabezpieczyli. O, skupani, no. Człowiek chce zrobić coś głupiego, to mu nie pozwalają, nie? Cyk, już jesteśmy. Cicho. Biorę. Jaki piesio? Na raka. Jak się stąd wyjść? Czy psa boję? Już otwieram i wychodzę. Narka, narka! Cześć. Hej, to ja pani drzwi otwarłem, nie? Dasz się pogłaskać? Ej. Okej, okay, idziemy do więzienia. Tak, gra chce. Okej, okay, jest to moje drugie podejście do tej opcji, bo mnie skubani zauważyli, ale to jest nieistotne, to już znamy, to już znamy. Wychodzimy stąd, bierzemy dziewczynę i spadamy. Okej. Okay.
Chodź, koleżanko. Tak, chodź, idziemy stąd. Ale pójdziemy tędy. Mam nadzieję, że ta kamera się troszkę odsunie. Dziękuję. Chodź, idziemy stąd. Okej. Musimy się dostać do pokoju konferencyjnego, który jest gdzieś tam. A tam znajdziemy klucz do drzwi wyjściowych, których chcielibyśmy na dobrą sprawę dzisiaj sobie skorzystać. Na razie widzimy, że oni gdzieś daleko chodzą, także jest spoko, to na dole siedzi. Okej. Powiedzmy, że nas nie widzisz, nie? Dziękuję. Bierzemy kluczyk i spadamy stąd. Póki on jest lekko niewidomy. Ej, chodź, chodź tutaj, chodź szybko, chodź, 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 bo ja trochę będę zauważył. Jest dobrze, jest dobrze. Wychodzimy stąd. A, pełny świni. Brawo. You're a godsend, really. As a way to say thanks, she's gonna steal with you if you call her up. She might help you in many ways. So, to work my magic, I need a briefcase from 108. It contains info about Lombardi's rivals. If we send it to the Lombardi's boss, he might rethink killing you. Hell, he might even think you're useful now. What a way to turn things around. Get me that briefcase pronto. Okay, nowy samouczek. Aby zaprosić pomocniczkę, wyjmij telefon i wybierz odpowiedni przycisk i go naciśnij. Niedługo potem kobieta przybędzie. Możesz dać jej sygnał, by się czymś zajęła, na przykład może otworzyć zamek, wytrychem oznaczyć mieszkańców lub zanieść ciężkie przedmioty do samochodu. O! Zaproszenie pomocniczki kosztuje 100. Okej. Okay. Nie dość, że je dupę uratowaliśmy, to jeszcze chce od nas pieniądze, nie? A tak, to już jest w tym świecie. Tu zrzucę tych kilka rzeczy, które mamy przy sobie, które pójdą do Lombardu, typu laptop, typu... A, to wszystko. Już też to możemy zrzucić. Ukradnij teczkę ze 108 i prześlij ją przez Black Bay. Okej. No dobrze. A wiecie co? Ja nie chcę nic tutaj oglądać na 108, na tym. Chcę się sam nauczyć, co tam jest ciekawego. No to jedźmy zobaczyć, co jest ciekawego we 108. Okej. Okay. Oby to nie było daleko. Nie no, miasto w ogóle nie jest jakieś mocno duże. 107, 106, 108 jest na prawo. Okej, okay, już widzę. Ale parkingu tutaj nie mamy za bardzo. To na dole jest. Tutaj wbijemy się, a co się tym przejmować? Co, ale to nie jest podejrzane miejsce do parkowania. Okej, okay, póki co nikogo tu nie widać. Pytanie, czy ta kobieta, czy kto tutaj mieszka, Anderson, tak? Jest w domu. Może gdzieś przez okna będzie widać. Obyśmy się, nauczylibyśmy się jej nawyków, nie? A propos. Czemu nie mogę oznaczyć? To może sobie to otworzę pierw. Ej. Nie, nie słyszałeś, nie? Nie, no po co? Nawyki mieszkańca, ogródek, krzesło, a co potem? Czas pokaże. Na razie zamkniemy. By się kolega nie stresował. Mamy kamerkę zamontował, nie?
Już sobie to otworzę, żeby potem mieć łatwą drogę ucieczki. Okej. Okay. I co ty, kolego, za chwilę będziesz robił? No, dom masz ładny, muszę powiedzieć. Mam nadzieję, że nie masz pieska u siebie. Chyba nie masz, co? No idź już, idź. Aha, już widzimy, co będzie robił. Dobrze. Będzie w miejscu bez okien. To my sobie tu zabawimy trochę. Świetnie. Tak, zajęty jesteś, nie? Także pracuj sobie, na nas nie zwracaj uwagi. Dziękuję za radio. Okej. Okay. A biorę. Trochę kasy też ci nie zawadzi, nie? Później idziesz na dół, tak jakby. To my idziemy do góry. Dachem da się wejść? Okno otwarte jest, okej. Pięknie. Słyszę, coś płonie. Tak jakby, nie? Nie po to przyjechaliśmy, ale przy okazji możemy sobie pożyczyć parę rzeczy jeszcze. A, nie ma tu nic ciekawego. Blender? Biorę, sprzedamy, a co tam? O, podstawa. Pięknie. Gdzie on teraz jest? Tu jesteś. Potem idziesz tam, ok. Biorę. No i nowy poziom, o to chodziło. Aha, bo tu jest przejście, ok. To na razie cię, gościu, olejemy. Zrobiliśmy swoje, co mieliśmy. Co mieliśmy zrobić, także spadamy stąd. Jeśli się chłop zorientuje, nie? Ale my jesteśmy na tyle bezczelni, że sobie wyjdziemy frontowymi drzwiami. Znaczy frontową bramą. Dziękuję. Normalnie działa jak komornik, nie? Dobrze, spadamy. Okej. Sprzedamy teczkę na Black Bayu. Czy sprzedamy? No, nie sprzedamy, tylko ją oddamy. Zleceniodawcy. Cyk. Tanie radio, słuchawki, świetnie. Miejsca brakło? No nie żartujcie. Jakim cudem? Aha, nie, to jest ateczka, której nie możemy przecież tu zrzucić. Tak, przepraszam, mój błąd, ona tu idzie to od razu. Do Black Bayu. Kuchni nic, elektroniki, mamy tanie radio i radio. Cyk. Wartościowych nic, innych mamy tą podejrzaną teczkę i tu nic, wyślij. I think your chances of survival just went up by at least 20%. I mean, after ripping off a known criminal organization, there's not much hope for a normal life. But you might be the exception. For now, I want you to practice your skills by doing missions. Who knows what happens next? We gotta wait for their move, but not passively. Okay. Na tą chwilę chyba, a czekajcie. Możemy sobie coś upgrade'ować, umiejętności, pokażcie. Co to w ogóle jest? Słuch, zmniejsz zasięg słyszenia ludzi o 1 metr. Biegnij dużo szybciej. Oświetla przedmioty warte ponad 100
na 3 minuty. Aha, czas odnowienia co jakiś czas. Powiększenie plecaka. Okradnij kieszenie. Percepcja. Możesz wykrywać ludzi przez ściany. O, ja to chcę, dziękuję. Zostawię sobie ten jeden poziom umiejętności wolny, bo nie wiem, czy nam nie skoczy czasem kiedyś potrzeba nauki okradania czy cokolwiek, żebyśmy potem nie brakowało nam punktu do wydania. A mi to nie przeszkadza. Także, a teraz mamy jeszcze chwilę czasu. To nie wiem, czy bym nie chciał jechać zobaczyć na 105. Zobaczyć, co ciekawego jest jeszcze w tym sklepie u George'a. I tam jeszcze pieska mają. Nie kupuję tych informacji, bo może sam się tego nauczę. Nie? Chyba, że... Co tutaj jest, a my tego nie mamy? Kamera w sejfie w sypialni? Aha, ale my nie mamy dojścia do kamery, nie? Znaczy do sejfu, żeby go otworzyć. Dobrze wiedzieć. Cześć, Kitek. Dobrze, jedziemy jeszcze do 105 zobaczyć, zerknąć, czy jesteśmy w stanie tam coś ogarnąć. Tylko tam jest o tyle problem, tam pieska mają. No dobrze, no to skupmy się na 105. Dobrze, że jest blisko. Aha, to był ten sklep, okej. Okay. Zaraz to ogarniemy. Jest tu ręczny? Pewnie, że jest. Parkuj, ale zaparkuj tak, żeby było, można było w miarę szybko uciekać tam zaraz. Także cały parking jest twój. Świetnie. Siema. Okej, okay, piesek. Dobrze, troszkę więcej już wiemy na twój temat. Ciebie też widzimy. Okej. Okay. Jeszcze jest jeden kolega gdzieś. Pytanie, gdzie? Na razie go nie widzę. Kogoś słyszę, ale nie wiem kogo. Aha, tam jest, pojawił się, okej. Okay. To już wiemy. Ty co tu robisz? Siedzisz w łazience, dobrze. Nie, tu piesek idzie. To na razie go chrzanimy. Idziemy od frontu. No, no. Chyba nas tak daleko nie będziesz widział, co? Świetnie. Ty siedzisz na kiblu, to sobie tam sieć, nie przejmuj się nami. Tu sobie już drzwi otworzę. Okej. Okay. Co tu ciekawego macie? A, otworzymy sobie kasę. I przy okazji ją zabierzemy. O. A ten kolega się gdzieś ruszył? Nie, siedzi, siedzi. Okej, okay, no to siedź sobie tam. Gitarę. Bierzemy gitarę. Tu przychodzisz o 20. No to mamy trochę czasu jeszcze w takim razie. O, biorę. Piesek, nas nie słyszysz, nie? Mam taką nadzieję przynajmniej. Panie radio, wszystko się sprzeda. Tanie, nie tanie. O, jest i kasa. Trzeba uważać, bo jest potłuczony. Nie, to są gazety potargane. Że szkło potłuczone. Jest jakieś miejsce, gdzie się ewentualnie można schować. Nie wiadomo, nie? Do 20 jeszcze jest trochę czasu. Okej, okay, no to pozbierajmy co. Biorę wazon. Tablet też biorę. Jest się co fina, także spoko. Okej. Okay. Jak będziemy po cichu, to nie będziesz nas słyszeć, nie?
Siedzisz, siedzisz, jeszcze siedź, jeszcze chwilę. Kasa. To chyba wszystko. Wiecie co, ja powoli sobie będę zmykać. Bo on o 20 tutaj przychodzi i na bank się zorientuje, że jest radzione co nieco. Także idziemy stąd. O, jeszcze pieniążki, bardzo ładnie. Także na dobrą sprawę pokój, znaczy budynek 105 mamy w połowie ogarnięty. Została kwestia piętra. A to też przyjdzie czas, nie? Kogoś słychać? A, tam szła kobieta. Okej, ty idziesz tu. Świetnie, czyli wychodzisz. O, widzisz, odkrył łamanie, także my są spadamy. Do widzenia. Do widzenia. Co? Idziemy do więzienia. Do tego się nie spodziewałem, nie? Że musimy uciec pierw policji, zanim będzie można wyjechać spoza miasta. Myślę, że od razu pikniemy. Ale okej, mamy wytrych. Nie będę płacił 1000. O nie, nie, nie. Idź stąd, kolego. Kim ty jesteś w ogóle? Także zrobimy to tak ostatnio. Musimy podejść po kluczyk, bo oczywiście mogę go mieć przy sobie cały czas, ale nie, nie? Czy nie będę tym przejmować, nie? Spadamy stąd i tyle. Prawie nas dosięgła. Ale prawie. Prawie nie oznacza, że dosięgła, nie? Idziemy tak ostatnio. No to była prosta droga. Okej, okay, tamci są mocno zajęci jakąś dyskusją. To niech sobie nie przeszkadzają. Ja tylko po to przyszedłem. I na razie, panowie. Papa. Jak na policjantów to słabo strzeżecie tego posterunku. Nara. Ja tak sobie na spokojnie wyjdę. Jestem tylko wizytatorem. Do widzenia. No i bardzo ładnie. Zrzucimy całe do zrzucenia. Tablecik, piękny wazon, adapter Wi-Fi. Tanie radio już nie będzie potrzebne z tego, co widzę. Okej. Okay. Zobaczmy, czy jest coś do sprzedania w Black Bayu. Ale chyba nie, co? A jest, patrzcie, tablet rysowania i skaner. Cyk. USB Wi-Fi router. Cyk. Co na to na razie wszystko. Czyli co? Jest spoko, czyli możemy inaczej. To co tu mamy, mamy tu coś jeszcze w ogóle? Mamy laptop do pracy, dekoracje domu i to tyle. Możemy podjechać znowu do lombardu, pozbyć się tego całego materiału. Mamy już dwa takie, nie? Ciekawe, czy można go sprzedać, zobaczymy. Mi się wydaje, że nie bardzo, ale na szczęście nic nie zajmuje, nie? Jeśli chodzi o wagę. No to spoko. Ukończ 7 misji w Hell Neighbor. Hell Neighbor, tak? Hell Neighbor. Okej. Okay. Wiecie co? To w kolejnym odcinku. Może 101, co? Cyk. Nie dość, że ich okradniemy, czy tam zniszczymy klimatyzację.
To jeszcze im podłożymy do wody, nie? Bo czemu nie? Także 101 ogarniemy w kolejnym odcinku. A no to co to jest? 110, 111 i chyba 106 jest książka umiejętności. O, warto to sprawdzić. Podobno dzięki czytaniu jest się mądrzejszym. Dobrze wiedzieć. Także dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystajcie 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej.